Prawdopodobnie po raz pierwszy, ale na pewno na dłużej, udało się wypracować formułę, dzięki której każdy przedsiębiorczy absolwent szkoły średniej lub wyższej oraz student ostatniego roku może liczyć na pomoc państwa w uruchomieniu własnego biznesu. Od dziecka lubiłam bawić się z moimi dziećmi, leczyłam lalki i chciałam być lekarzem. Jednak wiedziałam, że na studia lekarskie nie mam szans, a że byłam aktywna, to poszłam na Akademię Wychowania Fizycznego. Tam stwierdziłam, że aby pogodzić moje pasje, założę przedszkole sportowe. Tata zawsze namawiał mnie, żebym przejęła po nim biuro rachunkowe, ale to nie to coś, co mnie interesuje. Wiesz, jak to jest z dziecięcymi marzeniami. Ktoś chciał zostać strażakiem, ale mama nie kupiła mu auta, czar pryzł i po marzeniach. Zaraz wracam. Moją pasją jest nauka i pomoc ludziom. Od zawsze lubiłam prace manualne. Z drugiej strony nigdy nie bałam się stomatologa. Było dla mnie szokiem, kiedy na studiach dowiedziałam się, że większość osób boi się lekarza dentysty. Dlatego uważam, że jest to wprost wymarzone dla mnie zajęcie. W dzieciństwie myślałem o poszukiwaniu skarbów, może archeologii. Ale w maturalnej klasie odwiedziłem Zamek Warszawski, Zamek Królewski, na którym zorganizowano wystawę w stulecie urodzin Jana Zachwatowicza, architekta i konserwatora. I treści tej wystawy bardzo mocno przemówiły do mnie właśnie w ten sposób, abym został architektem i zainteresował się zabytkami. Szczęścia nie można zostawić przypadkowi. Kawy? W życiu musisz ryzykować i brać na siebie odpowiedzialność, bo przedsiębiorczość to nie wiara w zrządzenie losu, ale pewność, że znacząca część życia zależy od nas samych. I państwo nas w tym nie wyręczy. Ale czy wesprze? Czemu nie? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało program, którego nazwa mówi sama za siebie. Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. Jego celem jest rozwój rynku pracy i wspieranie przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodych osób. Menadżerem programu jest jedyny w Polsce bank państwowy – Bank Gospodarstwa Krajowego. 3 lata temu pojechałam do Turcji i poznałam Mahira. Po roku przyjechał do Polski, wzięliśmy ślub. Długo nie mógł znaleźć pracy, no bo co Turek może robić w Krakowie? Dowiedzieliśmy się, że w Warszawie jest turecki market, pojechaliśmy, poznaliśmy właścicieli. W Krakowie jeszcze nie było czegoś takiego, więc stwierdziliśmy, że spróbujemy. Do otwarcia własnej działalności skłonił mnie chyba pragmatyzm, bo warunki rynkowe są dość trudne i o stabilne zatrudnienie nie jest łatwo, a własna firma to własna droga. Mnóstwo możliwości, zniżki w ZUS-ie. Po studiach w Łodzi wróciłam do Starachowic, głównie ze względu na pracę, jej bliskość oraz mojego męża. Tutaj też dużo łatwiej jest wychować dziecko. Zawsze jest ktoś, kto zaopiekuje się nim. Jak nie mama, to mąż albo siostra. Bardzo sobie to cenię. Biznes można prowadzić wszędzie i z różnych powodów, tylko nie każdy się udaje. Dlatego nie ma co startować z motyką na słońce i jeszcze zastawić się, by się postawić. W tej dziedzinie tradycji nie mamy, więc uczymy się na błędach. Najważniejsze, by wystartować bezpiecznie. Absolwenci szkół średnich i wyższych w ciągu 4 lat od dnia uzyskania dyplomu oraz studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich mogą już teraz skorzystać z preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jest jeden wymóg – nie mogą być nigdzie zatrudnieni oraz wykonywać innej pracy zarobkowej. Nie trzeba być natomiast zarejestrowanym jako bezrobotny. Przez 4 lata pracowałam w przychodni stomatologicznej, lecz zawsze chciałam otworzyć własną działalność. Rodzina oferowała pomoc, jednakże otwarcie takiego gabinetu to spory wydatek. Na szczęście w odpowiednim momencie pojawiła się możliwość wzięcia pożyczki. Dla mnie to była ostatnia szansa, 4 lata po studiach. Bardzo się z niej cieszę. Na początku pomocy szukałem w Urzędzie Pracy, jednak wszystko, co znalazłem, to ulotka o programie Wsparcie w Starcie. I to wystarczyło, aby tak dużo mogło się zmienić. Dostałem pożyczkę nisko oprocentowaną, korzystam z karencji w spłacie i dzięki temu mogłem zacząć swoją działalność. Uważam, że to świetne, że w programie można złożyć wniosek każdego dnia i rozpatrywany jest zaledwie w 14 dni. Wysokość pożyczki może wynosić nawet 80 tysięcy złotych. Trzeba ją spłacić w ciągu 7 lat. Jej oprocentowanie to około 0,7% w skali roku. Na dodatek przez pierwszych 12 miesięcy młodzi przedsiębiorcy mogą skorzystać z karencji, spłacając jedynie odsetki. Moja starsza siostra studiowała 3 kierunki. Miała wiele pomysłów na własną działalność. Chciała otworzyć ściankę wspinaczkową, księgarnię, kawiarnię.
Ale sam pomysł to nie wszystko. Rodzice nie mogli wtedy jej pomóc, a nie było jeszcze takich programów jak Wsparcie w starcie. Młodzi mają potencjał i wiedzę i są jeszcze naprawdę ambitni. Trudno się dziwić, że szczęścia szukają nawet za granicą. Dobrze, żeby w Polsce było ono bardziej prawdopodobne. Od 20 lat jestem wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i wiem, że nawet najlepsze seminarium, najlepszy wykład, to jeszcze nie biznesplan. Dlatego powstał ten program. Decyzję o założeniu własnej działalności podjęłam 2 lata temu. Jednakże prace trwały długo. Po drodze pojawiło się parę problemów, papierkowe sprawy. Ze wszystkich przygotowań wzięcie pożyczki było najłatwiejszą sprawą. Długo szukaliśmy lokalu, nie mogliśmy się zdecydować. W końcu wybraliśmy ten. Czynsz jest co prawda wysoki, ale przechodzi tędy dużo ludzi, więc lokalizacja jest dobra. Kiedy mąż usłyszał o programie, stwierdził, że grzechem byłoby nie skorzystać. W tym samym czasie organizowaliśmy sklep i wesele. Było ciężko, ale na szczęście się udało. Po to, by zwiększyć szanse na skorzystanie ze wsparcia, Bank Gospodarstwa Krajowego opracował proste zasady ubiegania się o pożyczkę, a do zabezpieczenia jej spłaty wystarczy weksel własny oraz poręczenie jednej osoby fizycznej. Pomogę. Chodźcie ze mną. Dzięki pożyczce kupiłem nowoczesny komputer, profesjonalne oprogramowanie Archicad oraz używany samochód. Zyskałem mobilność i pełną zdolność produkcyjną podejmowania zleceń architektonicznych. Swój pomysł na sukces opieram na twórczej uczciwości, najnowocześniejszej technologii wspomagającej projektowanie i profesjonalnym zarządzaniu, które uważam wciąż jeszcze w Polsce są bardzo innowacyjne. Zależało mi na profesjonalnym wyglądzie placówki. Dlatego po częściowym wykończeniu postanowiłam zimne wnętrza ożywić kolorami. Dodatki takie jak roślinność, grafiki pozwoliły na poczucie harmonii i spokoju. Nie oszczędzałam na siłę. Zainwestowałam w nowoczesny sprzęt stomatologiczny renomowanych europejskich producentów. Żadna ustawa, żadne rozporządzenie rządu nie załatwi indywidualnej sprawy. Aby komukolwiek pomóc, potrzebna jest jego własna inicjatywa i zaangażowanie. Dlatego przy budowaniu biznesu, przy wspieraniu przedsiębiorczości potrzebne jest zaangażowanie obydwu stron. I państwo, i świat biznesu muszą dać coś od siebie, aby zyskać. Architekci swoje decyzje podejmują w głowie. Tam nie mają komputerów. Tam mają wyobraźnię, wrażliwość i wiedzę. Komputerów używamy, aby produkując dokumentację architektoniczno-budowlaną być szybsi i dokładniejsi. Pamiętam otwarcie, 1 marca, sobota. To był straszny dzień. Podpisałam umowę dopiero w czwartek, wtedy też przyjechał towar. Nie zdążyliśmy nakleić wszystkich cenówek. Cenówki były wbite w komputer po polsku. Etykiety na towarze były po turecku. Nic się nie zgadzało, nie wiedziałam jak obsługiwać program, ani kasę. To był dramat. Bałam się troszeczkę pierwszego dnia w pracy, ze względu na brak przyzwyczajenia do nowego sprzętu. Ale przyjemny klimat pozwolił mi na poczucie się swobodnie. Pacjenci byli zadowoleni, co wiąże się z olbrzymią satysfakcją. To tutaj. Pożyczka to zawsze zobowiązanie. A ta na działalność gospodarczą uczy odpowiedzialności i przedsiębiorczości. Trzeba ją zwrócić i jeszcze symbolicznie za nią zapłacić. Program uczy, jak z namysłem wydawać pieniądze. Dzięki tej wiedzy i doświadczeniu łatwiej próbować jeszcze raz, gdyby za pierwszym razem nie wyszło. Raz okazało się, że dziennikarz z gazety ma recenzować nasz sklep. Robił już zakupy u nas, nie wiedzieliśmy jak wygląda, więc bałam się jak został obsłużony. Staramy się każdego klienta poczęstować herbatą, baklawą, jednak jak jest większy ruch, nie zawsze to wychodzi. Na szczęście okazało się, że Mahir dał radę i poczęstował go herbatą. I opinia była pozytywna, przyszło wiele ludzi, kupiło dokładnie to, o czym pisał. A co jeśli potrzeba dodatkowych rąk do pracy? Każdy, kto skorzystał z pożyczki podstawowej, może starać się także o pożyczkę uzupełniającą.
Udzielana jest ona tym, którzy zamierzają utworzyć stanowisko pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Jest to pożyczka dodatkowa w kwocie około 22 tysięcy złotych. Swój biznes będę rozwijał stopniowo. Zacznę od małych zleceń na lokalnym rynku. Liczę na kolejne, coraz większe, z którymi zyskiwał będę na doświadczeniu. Doświadczenie przyniosą także moi współpracownicy, którzy będą pojawiali się, mam nadzieję, w coraz większej liczbie. Bardzo liczę na zaangażowanie mojej żony, która także jest architektem, a obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Na razie jestem młodym lekarzem pełnym pasji, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że z biegiem lat bywa różnie. W mojej placówce zamierzam zatrudnić lekarzy zaraz po stażu. Oni chętnie się uczą i są chętni do pracy. Potrzebuję ich do wspólnej mobilizacji i samospełnienia. Dla potencjalnych pracodawców Bank Gospodarstwa Krajowego w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej przygotował jeszcze jedno udogodnienie. W przypadku pożyczki uzupełniającej możliwe jest umorzenie znacznej jej części, ale tylko wtedy, gdy utworzone stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy utrzymane zostanie przez minimum rok, a spłaty obydwu pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramem. Częstujcie się. Słuchajcie, w realnym świecie nie ma nic za darmo. Ten program powstał po to, aby pomóc młodym ludziom sfinansować zbudowanie swojej firmy, a jednocześnie, aby nie zjadły ich koszty, zanim tę firmę zbudują. Wszystkimi kontaktami zagranicznymi zajmuje się Mahir. Jego zadaniem jest też dowiadywanie się o znajomych, jak najlepiej wykorzystać wszystkie produkty w sklepie. Klienci często pytają nas o to w mailach, a my staramy się na wszystkie odpisać. Mahir odżył dzięki tej pracy. Często zostaje sam w sklepie, mimo że nie mówi jeszcze dobrze po polsku, daje sobie radę, a klienci cenią to, że jest autentyczny. Oko proroka przyniosło szczęście. Przecież jak zbudujesz dom, to nie uważasz, że to zasługa bankiera, który dał ci na niego kredyt. Dlaczego tak wielu ludzi sądzi, że jedynym sprawcą ich sukcesów jest uśmiech losu albo fortuna? Świat, w którym wydaje się, że tak mało od nas zależy, to świat od twórców, a nawet taniej siły roboczej. Musimy stwarzać więcej szans na twórczą samorealizację. Francis Bacon napisał, że mądry człowiek stwarza sobie więcej okazji, niż mu się trafi. I to jest nasze motto. W przyszłości zamierzam kupić mikroskop. Ze studiów wiem, że bardzo ułatwia on pracę. Jestem po kursie pracy pod mikroskopem. Swoją działalność zamierzam również rozszerzyć o medycynę estetyczną. Mam nadzieję, że oba fotele będą działały nieustannie, a opinie o mojej pracy same pozytywne. Jakiś czas temu przyzwyczaiłem się do dawnej scholastycznej tezy Conservatio est aeterna creatio. Konserwacja jest wieczną twórczością. Zresztą sformułowanie to lubił bardzo wspomniany już bohater mojej zawodowej bajki, profesor Jan Zachwatowicz. W swojej działalności chciałbym stosować najnowocześniejszą technologię w projektowaniu rzeczy w otoczeniu zabytków lub w rewitalizacji samych zabytków. Mam nadzieję, że przez szacunek dla dokonań moich poprzedników zyskam szansę, że kiedyś także ktoś moje budynki będzie chciał chronić. Czasami myślę, że jakbym pracowała na etat, to po pracy miałabym spokój i wszystko byłoby łatwiejsze. Ale miło słyszeć, że mamy najlepsze oliwki, najlepszą baklawę. Naszym marzeniem jest sieć sklepów. Mam nadzieję, że zainwestowane pieniądze szybko się zwrócą i uda się je zrealizować. Potem przyjdzie czas na dzieci i na inne marzenia. Wszystko w swoim czasie, bez pośpiechu. Każdy zainteresowany pożyczką powinien zgłosić się do wybranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośrednika finansowego, działającego na terenie województwa, w którym planuje uruchomić działalność. Tam otrzyma wszelką pomoc i dodatkowe informacje. Wniosek o udzielenie pożyczki obejmuje prosty biznesplan oraz dane wnioskodawcy. W jego opracowaniu pomagają przedstawiciele instytucji udzielających pożyczek. Panie ministrze, możemy zaczynać. A czy wy myślicie, że jak tu usiądę, to będę mówił lepiej, inaczej? Ja wszystko już powiedziałem. Teraz możemy naprawdę zaczynać.